Dzisiaj naszym celem jest opuszczona stacja PKP, a co w niej znajdziemy, przekonajcie się sami. Znajduje się ona w odległości około 4 km na wschód od centrum Szydłowca. Data otwarcia 1885. Mam dalej drugi magazyn. Są dwa magazyny. Tak, tak. Ja wezmę swoje pokaretki, a ty? Uraz psychiczny do końca życia? Nie. Dobra. Uraz psychiczny do końca życia? Po opuszczeniu magazynów skierowaliśmy się prosto do budynku centralnego stacji. Do środka nie było żadnej możliwości wejścia, wszystko było zabite deskami, ale mimo to udało się wejść do wewnątrz budynku. A to, co tam znalazłem, było dość przerażające. I nie jest to piwnica, a strych. Działają, nie słyszysz, to cały czas to buczy właśnie. Zobacz.
Jest jakaś cyrka. Próbujemy znaleźć teraz wyjście do środka, ale wszystko jest albo zabite deskami, albo jest właśnie krata. Ale się nie poddamy. No nie ma wejścia, nie ma jak wejść. Chyba że... To jest góra. Jak asasini. Dasz radę? Asasinie? A to dzikus. Człowiek małpa. Po co chcę przejść? Na wyższym piętrze budynku stacji był dom mieszkalny, a w nim mnóstwo dziecięcych zabawek i rysunków na ścianach. Wszystko to doprawione odpowiednim klimatem naprawdę budziło grozę. Samo mieszkanie wyglądało na dobrze zachowane, strop był dość solidny, a tynk w całości nie odszedł od ścian. Dowodem na to są wciąż działające kondensatory, których to dźwięk słychać z kilkunastu metrów. Przekręcę teraz kamerę w ten sposób i ją zakręcę, żebyście mogli zobaczyć, co tutaj kurcze jest. Zobaczcie, pełno pierdół. Tutaj kurcze poddasze, ale do poddasza się chyba nie będę zapuszczał. Zobaczcie, strop widzę, że jest dość wytrzymały. Jakiś pistolet, zabawka najprawdopodobniej. Zabawkowy pistolecik. Tutaj mamy wejście na strych. Tutaj to, co widzieliście, jest piec. O. I jeszcze raz do tego pokoju. Tutaj.
na ścianach jakieś rysunki. Smok. Tu mam już widok z okna. Poduszka, jakieś korki. I to jest i to, co najstraszniejsze. Pentagram z napisem śmierci. Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Jakaś tapeta. Widać, że dotarło tutaj sporo grona osób. Co to? Renault. Zegarek. Stary zegareczek. Pełno tu jest zabawek starych. Nieźle, nieźle, nie powiem. Super klimat. Dobra, wychodzę. Tam jest jeszcze strych. Fuck, to są ludzie. Będę skakał. Byłem wszędzie, człowieku. Musisz zobaczyć, co jest w środku. Zamykamy drzwi. Widzę. Rzucę ci kamerę jakoś. Spróbuję ci ją spuścić, okej? Musisz zobaczyć, co jest w środku, człowieku. Pentagramy, jakieś normalny dom, zabawki, pistolety jakieś. Dobra. Ław. Składam. Cały czas nagrywam. Nie wyłączam w ogóle. Ław. Łapiesz?